Wracam do tego szybciej niż myślałem. To dla mnie są... Minęło... Godzina dla mnie minęła? Tak, witam w Ajzaku po raz kolejny. Tak, sam widzicie, no jestem maratonik. Okej. Okay. Fajnie było to obejrzeć i zrozumieć tę fabułę. Czy już... Już wiemy mniej więcej. Tak. Nagrywam to chwilę po poprzednim odcinku. Stwierdziłem, że... Dobra, statystyki. Okej. Więc wracając. O, zmontowałem poprzedni film. Posiedziałem chwilę. Słuchałem muzyki. O Boże, zepsułem Gdzie mam iść? Co chodzi z tym kamieniem? A tu przecież pomógł. Mówią mi się, że stąd przyszedłem. Chwila, bo mi się pomyliło coś. I tak czy... Ten. Obejrzałem chwilę odcinek Elevena z Isaac Rebirth. I wam powiem... Troszeczkę zrozumiałem. I myślę, że jak przejdziemy tego Ajzaczka, to oczywiście ruszymy sobie Rebirth oraz inne części. Dowiedziałem się, że pomiędzy pokojami mogą być ukryte cave'y. Na przykład, zaraz wam pokażę. O, was to jeszcze nie miałem.
Chyba nie. W ogóle my plujemy? Więc wypluje z nas. Tu może być cave, albo tu, ale to musimy bombą ten. I fajnie to tak. Sium i wraca. Zarąbisko, dobra. Tu nas nie było. Mamy pilsa. To było przydatne, mogłem to nie marnować nas. Dobra, to możemy iść na tego bossa. No i liczę wam się, że wam się seria podoba. Monstrio, on był fajny. Przyjemny koleś byłeś. Nie zepsuj swojej opinii u mnie. O cholera. Fuck. Aj! Z pierwszy pokój, w jaki wszedłem. Tak wiem, nie nagrałem tego, ale no patrzcie. Tu się pojawiłem i... boink. Dobra, przejdźmy jak najszybciej do... piwnicy number 2. Witaj, Larry. Gdzie twój stary? Że go odrąbało. Oj, Larek, łowca szparek. Lareczku, Lareczku, co ty robisz? Oj, coś mi nie idzie teraz. Fuck. Lary, Lary. Jej, mam mleko. Jestem tu, dobra, tu. Oj, to był błąd. To był błąd. Okej. Przyjdźmy sobie tu. Tak. A i by the way, muszę nagrywać Isaaca na zapas, bo 15 oddaję kompa. No, mam taką nadzieję, bo już 2 tygodnie temu miałem go oddać, ale gościu zleka. O, to jest przydatne. No mam od cholery filmów ustawionych, więc nie mam co przejmować, ale no Isaaca nie mam, więc w tej dziedzinie się przejmuję. Wow, to to za rzeź mi była, więc Isaaca sobie nagrywam. To jest nieplanowana seria, a będzie nieplanowany maraton. Bo zjedziemy pewnego razu, to było tak, graliśmy se w Case'a coś tam gadamy o jakichś grach, żeby kupić i nagrać. I ja nagle co tak myślę, kurde, pograłem sobie takie typowe gry, właśnie takie, nie wiem jak to określić, RPG, no w sensie, no wiecie, takie, które wyglądają tak 8-bitowo itp. Okej. Ach, zawsze działa. I o, hej, Gemini. I właśnie jakoś tak mówię, ej, przecież ja mam jakieś gry w tym,
Mam taką jedną gierkę podobną, którą bardzo bym chciał sobie ograć, ale mówię, ej, Isaac, ja coś o tej grze wiem, jak kiedyś nią grałem. Ja kiedyś chwilę ją wziąłem u Eryka. I mówię, Isaac, coś mi się kojarzy, że to była dobra gra. Więc odpalam. Odpaliłem, nie bez czytając poradników, oglądania na YouTube nic. Odpalam, włączyłem nagrywanie i zacząłem, kurde, serię. Tak powstał pierwszy odcinek z Isaaca. To był spontan totalny. Szminka. Mamy szminkę mamusi. Okej. Okay. Już jest cave, tak jest. Siema mordo. Dałem mu swoje pieniądze, to był błąd chyba. Sprawdźmy to. A, szkoda. Nie wiem, czym się różni zielono od tych, ale pewnie zaraz się dowiemy i pewnie rozbi dwie mniejsze. Białe. Oj, 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 dobra, dobra. Byłem to wtedy u kolegi, to było dwa lata temu. Albo trzy może nawet. I to na Xboxie grałem. To no. Dobra, spróbujmy tu. Oj, zepsułem. No cóż. Tu pójdźmy. Aj, to był błąd, to był błąd. Oj, 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 oj. Oj. Kurde, się trochę czuję. Przypominają mi one trochę Slime Rancher. Tak, Slime Rancher będzie już niedługo. Tak, dwójka i jedynka. Spokojnie. Ja o tych wszystkich grach wiem, pamiętam. What the fuck? Ja mam tu, jakby... Udajesz to? Udało się. What the fuck? Czym ja byłem do cholerci? What the fuck? Was też jeszcze nie poznałem. A miło mi poznać. Okej. Okay. Ktoś czuje, jakby robił takie, taką serię, co kiedyś robiłem. Staje się mistrzem w Among Us, tylko tym razem to staje się mistrzem w Isaac. Binding of Isaac. Okej, to wygląda ładnie. Pokoje się też chyba automatycznie rozpią, co nie? Na pewno. O kurde, to się nie spodziewałem. Miałem to gdzieś tam z tyłu głowy w sensie, ale... Może bym się nie spodziewał. Te dźwięki jak jakiś potwór z fasmofobii.
Dobry wybór. Proszę, że mnie trafi się mogą. No właśnie mnie trafił. Siump, lecimy na bossa. Bossem jest The Duke of Flies. A, pamiętam cię, Duke. Ej, bombki dużo robią. Tak więc więcej właśnie też widzę, będzie tego typu gierek w tym klimacie na moim kanale. Nie, muszę jeszcze pokonać. Mam jeszcze dwie gry kupione. Podobało się. Co zrobiłem? Mogę wracając. Mam jeszcze dwie gierki kupione właśnie w tym stylu. Bardzo fajne. Też w miarę znanych, ale myślę, że nie aż tak jak Isaac. Tak. Panie Zielony, my się jeszcze nie znamy. Okej, wracam serce przy tym i otworzyłem drzwi. I żeby otworzyć drzwi, wystarczy je jakby wysadzić? Okej. Żygaj swoimi muchami. Dobra. Weźmy to. No nic nie stać. Poza bardzo ważną mi rzeczą. Nawet nie mogę sobie, co to jest? Zepsułem, fuck. Spróbujmy tu. Nie. Nie wiem, czy to jest z tej części też. Wiem, że w Rebirth jest na pewno. Za kolejnych części nie mam kupionych. Tak bym teraz nie grał, jakbyśmy musieli przejść tę część. Tę część. Więc no, zadawajcie pytania i dawajcie tipy w komentarzach. Śmiało. Boink. Będziemy kiedyś to dojście do bossa, czy nie? O nie, o nie, o nie, o nie. O, kluczyka nie mam. Ale rozległe te długie piwnice. I bolące bardzo. Oj. Give me a heart. Czy ja mam... Ja mam podpaskę. O nie. Nie wiem, czy jest lepsza podpaska. Fuck, nie to. Nie wiem, czy jest lepsza podpaska, czy to, ale chyba wolę bardziej wysadzać się i... to coś, co mnie będzie biło, niż mieć podpaskę swojej ma... My. Ale jest postęp. I myślę, że live'a zrobimy z Isaaca. Chyba, że już był. Jeśli tak, no to wbijajcie, pewnie będzie w karcie. A jeśli nie, no to będzie na pewno live niedługo. I widzimy się w kolejnym odcinku już jutro z Isaaca. Elowina!